Cześć mordy, z tej strony Kalucz, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Kontraband Police na moim kanale. Widzowie, za punkt honoru daję sobie teraz dokończenie tej serii. Także jeśli chcecie, żebym regularnie, znaczy co ja gadam, no po prostu zmotywujcie mnie łapką w górę, będzie bardzo miło. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I ja, moi drodzy, planuję zrobić też zapasy, bo wyjeżdżam. W linku w opisie masz mojego Instagrama, nad moją głową masz mojego Instagrama, możesz wpaść, bo jestem w Stanach, w LA, zwiedzam lokacje z GTA. Mówię to dlatego, że nagrywam materiał na zapas i tak jak mówię, chcę dokończyć kontrabandę, żeby regularnie pojawiały się odcinki na kanale. Konflikt na południu, dobrze moi drodzy, ale trzeba się skupić, zobaczyć co jest 5. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to fakt, że mam totalnie moi drodzy dramatyczną sytuację finansową. Jesteśmy na minusie widzowie i to jest bardzo zły znak. Dostaliśmy nawet jakiś list. Ty parszywy biurokrato, przez ciebie i te swoje pieprzone zasady wywalili mnie z roboty. Co ja teraz powiem mojej rodzinie, za co przeżyjemy kolejny miesiąc, oby ktoś potraktował cię tak samo egoistycznie. Można spalić list, albo rozstrzelać go. Nieważne. Konflikt na południu, trwający od lat napięcie pomiędzy Kargastanem a Al-Barak ostatecznie doprowadziły do zamknięcia granicy pomiędzy krajami. Okej, no to ci się nie do końca tutaj lubią. Dobrze, ale jakie ja mam wytycze? Jestem, proszę państwa, strażnikiem Akaristanu, więc mnie inne państwa za bardzo nie interesują. Mamy te limity towarów zagranicznych, kontrola techniczna, list przewozowy, no to jest klasyk. No i mamy trzech przemytników, pomarańczowy, SLD numer, a także królestwo RKI. Czy to się nam uda, moi drodzy, dzisiaj jakiegoś takiego gagatka złapać? Zobaczymy. Witam cię, Maksimow, Szolek. Dobra, już się przesuwam. No i widzowie, kolejny dzień pracy strażnika. Kontrabanda, proszę państwa. Szolek, witam, witam. Dobrze, poproszę dokumenty, widzowie. Mamy 70% gry już, że tak powiem, ogarnięte. Bo jak wchodzisz do gry, to jest napisane elegancko, ile procent gry masz. Ja, my mamy 70, widzowie, więc to już jest naprawdę dobry wynik. Królestwo RKI to na pewno nie będzie przemytnik. Pomarańczowy kolor pojazdu albo tablica SLD. Na pewno nie ma tablicy, nie pomarańczowy, więc to nie jest przemytnik. Sprawdzimy sobie gościa, ja się wysypiam teraz, moi drodzy, w łóżku, bo mam lepszy standard pomieszczenia, więc mogę sobie tutaj tak elegancko poklikać. O, na przykład tu jest brak zgodności. Ważność nam się nie zgadza. No, człowieku, co ty to? Plus list przewozowy, podejrzewam, że za dużo. Sprawdzimy sobie to, bo oczywiście chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, widzowie. Wyładujemy sobie wszystko. Marnujesz mój czas? To ty mój czas marnujesz, idioto, że przyjeżdżasz z takimi dokumentami nieważnymi. Ja sobie podliczę. Warto mimo wszystko jeszcze to posprawdzać, bo jak się nam list przewozowy nie zgadza i sobie zaznaczę, to więcej siana zarobię, nie? To wszystko chodzi, widzowie, o money, money. Tym bardziej, że jesteśmy na minusie, więc trzeba się postarać z tymi kontrolami dzisiaj. Dobra. Skrzynka bananów 2, zgadza się. Mydło 2, cement 2, mydła 1. No, no już mówię, o tym właśnie mówię. Beczka oleju 3, pralka 1. Nie zgadza nam się list przewozowy o jeden item, co już, że tak powiem, sobie zaznaczę. List przewozowy też jest, moi drodzy, nie bardzo. Żywność, właśnie, jak to wygląda? Żywność 6 AGD3, chemikalia. Chemikalia są na styk, żywność 6, dobra, to on się tu mieści akurat w tych regulacjach. No dobra, ale mimo wszystko widzowie, no, że tak powiem, to on marnuje nasz czas, tak jak zresztą wspomniałem przed chwilą. Chłop przyjechał tutaj z nieważnymi dokumentami, co oznacza tylko jedno, proszę pana. Zawracamy pana, jeszcze sprawdzę stan techniczny pojazdu. Wydaje się być ok, rejestrację sobie jeszcze AG. Dobra, 32 AG. To jest azar, na pewno to jest azar. Liku 8324 AG. Dobra, tu nam się zgadza. Jeszcze sprawdzimy wagę tak profilaktycznie. 2500, dobra. Tu się zgadza, proszę pana, to kontrola jest zakończona. Niestety odmawiam panu wjazdu do państwa. Życzę wszystkiego dobrego. To jeszcze nie koniec, dobra, znowu mi list wyślesz, bo cię zastrzelę, wyjazd stąd. Widzowie, mam mnóstwo ammo dzisiaj, więc jak ktoś nas zaatakuje, to jestem przygotowany. Dobra, schowam tę broń, żeby się nikt nie stresował, zapraszam. Okej, NIG rejestracja, to nie jest na pewno, okej, słuszna odmowa, dobra, $160, już jesteśmy na plusie. Ale przypominam, że ja opłacam moich pracowników tutaj, więc trzeba naprawdę kilka dobrych kontroli zrobić. Ładny samochód swoją drogą, jak na te czasy, Królestwo RKI. Dobra, to może być potencjalny przemytnik, to się na nim skupimy trochę. Zdjęcie się zgadza, tutaj numer paszportu się zgadza, wiza jest ważna z tego co widzę, turystyka, dużo rzeczy, które przewozi, no. No
dobra. 2300. Czy przekracza wagę? Nie przekracza wagi. Dobrze, koleżko. Niestety, dowiedzieliśmy się, proszę pana, że z pańskiego kraju mamy zgłoszenie o przemytniku, więc tak profilaktycznie proszę wysiąść z pojazdu. No oczywiście, moi drodzy, a co to? Kontrabanda. Ile mi dajesz? 690? Nie będę skorumpowany, bo poszedłem karierą prawego policjanta tutaj, strażnika, więc proszę mi to schować. Będziesz tak czy siak aresztowany. Nie chcę tych pieniędzy. Weź sobie je, człowieku, stąd. Dobra, wyładujmy to. To jest nieistotne. Sobie sprawdzę auto. Dawno nie przecinałem tapicerki. Fajnie jest przecinać tapicerkę. W takim samochodzie, chłopie, kontrabanda. No, pogrzało cię. Ale no, nowiutki samochód i akurat w samochodzie nie ma. Czyli tak pochowane ma tutaj flak. To chyba ktoś próbował tam schować, ale się nie udało. Tutaj też flaczor. No nie no, koleżko, no. Dramaturgia. Pewnie tutaj jest, widzowie, więcej tej kontrabandy. No oczywiście, papierosy ukryte tutaj. Skrzynka mydła. Detergenty, tutaj jest chill. Jeszcze gdzieś mamy? Oczywiście tutaj jest. Nożyk, siup, mnóstwo papierochów, proszę państwa. Brak wolnego miejsca, oczywiście. Nawet nie wiem, co mam wyrzucić. Siekier nie wyrzucę, wódki nie wyrzucę, no. Muszę iść do magazynu. Tylko tu pilnuj, gościu, Maksimow, żeby on nam nie zwiał. Gagatki lubią czasami się tak zawinąć. Dobra, kontrabandę zostawiam. Tę wódę na razie też. Mieć trochę więcej miejsca. Dzisiaj bardzo nader spokojny dzień, proszę państwa, tutaj na granicy. Podejrzewam, że zaraz będzie jakaś akcja gruba. Raport inspekcji, przebite opony dwie. Dobrze, mój drogi. Jesteś aresztowany za kontrabandę. Próbę przewiezienia kontrabandy do naszego państwa. Przemytnik, moi drodzy, złapany. Mamy ich już tutaj trochę, zobaczcie, jaka brygada. Żona mnie zabije, no właśnie, trzeba było myśleć wcześniej, baranie, a nie teraz. Dobra, was, Wasidu. Gościu, sprzątamy, sprzątamy. 160 dolców zarobionych. Mamy 200, całkiem nieźle. Zapraszamy kolejnego przemytnika. Pomarańczowy SLD. To nie jest pomarańczowy, nie jest SLD. Dobra, tam kolejne. Dzisiaj duże, duże ładunki tutaj. Takich gigantów to mimo wszystko będę sprawdzał, widzowie. Nawet jeśli nie są na naszej liście, to warto mimo wszystko zerknąć, co tam mają. Mikros 26D. To nie jest Mikros raczej, przepraszam. Skapnąłem się, że ten pojazd chyba Mikros to jest, no właśnie. Nam się pojazd nie zgadza, ty. Coś tu kręcone jest. UYU 9988BQ. Dobra, no ale pojazd się nie zgadza, ty. W dowodzie się nie zgadza to. 4240. Waga jest ok. Typ pojazdu nam się nie zgadza. Co już cię, stary, że tak powiem, nie kwalifikuje do przejazdu. List przewozowy mamy w ogóle jakiś? Chłop nic nie przewozi. A po co on w ogóle tam jedzie do pracy? Okej. Lusterka są, wszystko jest. Bardzo dziwne, strasznie to jest dziwne, widzowie. Pusty gość, w sensie pustą ma pakę. A zdjęcie nam się zgadza? Broda nam się coś nie zgadza. Też zaznaczymy, no. Jak już się mamy do czegoś przypieprzyć, to się przypieprzmy do wszystkiego. Tutaj nam się zgadza. Dobra, wie pan co? No to wszystko. Kontrola zakończona, nie mogę pana przepuścić niestety, bo typ pojazdu się nie zgadza. Ktoś nam namieszał, no. Powinienem dostać max punktów za to, tak mi się wydaje, bo kurde, odkryłem taką nieoczywistą rzecz troszkę, nie? Zobaczymy, jedzie kolejny. No i jak z tą kontrolą? Dobrze, 160, elegancko, witam, witam. Dobrze, sobie sprawdzę numer rejestracyjny, to nie będzie przemytnik. Pomarańczowy kolor pojazdu, czy to się zalicza do koloru pomarańczowego? Nie wiem, ale będę, widzowie, musiał być ostrożny. A, dobra, żyje z handlu, okej, okay. Chcesz pohandlować coś, chcesz wódeczkę, masz coś na wymianę? Kupuję wódkę, ale za 28? Ehe, no to nie, gościu, już za 700 jest warta moja wódka. Paczka kawy, papierosa, dobra, sprawdzę, czy coś mam na wymianę, bo chętnie, moi drodzy, bym podrobił tutaj paczkę kawy, paczkę papierosów. Nie, takich rzeczy nie mam niestety. A szkoda. No to nie, no moi drodzy, to będzie mocny, że tak powiem. To mi się nie opyla totalnie. Za 28 mu tę wódkę sprzedać. Dobra, handel handlem, człowieczku. Ja sobie sprawdzę twoje doksy tutaj, bo to mnie bardziej zastanawia. Władimir Sorokin. Obywatel naszego państwa, więc w teorii powinien mieć wszystko, moi drodzy, legitne. Legici, beczka wina i materiały radioaktywne? Posrało ci, człowieku? Czemu ty wiedziesz radioaktywne materiały? Nie ma potrzeby tego wyciągać, to zaraz zobaczymy. Przejdziemy sobie tak profilaktycznie, bo... Może tutaj chłop chce zmylić mnie tym, że jest z Akaristanu, że chce pohandlować. Ale nie, no tutaj nam się wszystko zgadza. Jeśli mam się do czegoś przypieprzyć, to do stanu technicznego pojazdu. Nie ma lusterka z przodu. Wybita szyba, o, dwie wybite szyby. Dobra, ja sobie to zaznaczę. Jedna pęknięta opona i brak lusterka. Wybite szyby dwie.
Brak lusterek, przebite opony. Czy mamy regulacje te takie wjazdowe? Należy jednak pamiętać, że zły stan techniczny auta nie jest powodem do odmowy wjazdu. Dobra, czyli jakby jest zły stan techniczny, ja to tylko, że tak powiem, zaznaczam, ale to nie jest powód. Dobra, do czego mogę się jeszcze przywalić? Do fotki? Fotka się zgadza. Mogę się przywalić do wagi pojazdu. Maksimo, wrzuć to facetowi. Waży telefon, oho. Już zaraz. 4 minuty będzie dzwonił, jeszcze sobie tu sprawdzimy. 3000, no właśnie, mamy przekroczoną wagę i to już raczej nas... No niestety nie mogę cię wpuścić, mój drogi. Bardzo mi przykro, przekroczyłeś dozwoloną wagę pojazdu. I widzowie, zobaczymy, czy to była dobra decyzja. Odrzucony, nie wiedziesz. Dlaczego? No zobacz sobie, jakie ciężkie beczki wiedziesz. Ale nie był jakiś, moi drodzy, roszczeniowy ten gość. Zobaczymy, zanim odbiorę, czy miałem rację, czy popełniłem teraz gafę po prostu. Czy to był powód do tego, żeby go zawrócić? Waga pojazdu? Tak, bardzo dobrze, okej, okay, cieszę się. Zarobiliśmy naprawdę dużo siana dzisiaj, co jest na pewno dobrym znakiem. Towarzyszu, dostaliśmy zgłoszenie o brutalnym pobiciu i uprowadzeniu mężczyzny na terenie tartaku. Chcemy, abyś zajął się sprawą osobiście. Oczywiście, moi drodzy, mówicie i macie. Kogoś uprowadzili? Ja tego odzyskać. Kurde, ale o co chodzi? Z kierownikiem tartaku muszę porozmawiać. Dobra, szybciutko. Ten koleżka niestety... Maksimow, przekaż, że tak z 4 godziny musi poczekać na granicy. Tak to bywa na granicy. Widzowie, nie zawsze się przejeżdża od razu, no. Dobra, biorę mój... weź to mi napraw, wariacie, ten samochód. Ad Maduro, dzięki. No bo takie powybijane szyby, widzowie, a tutaj Replin stoi, nic nie robi, więc chociaż tyle, żeby sobie naprawił furkę, dobra. 4 kilometry, mniej więcej wiem, gdzie jest tartak, nie jest jakoś bardzo daleko, tym bardziej, że jeżdżę już naprawdę konkretnym radiowozem, więc... szybko pójdzie, szybko pójdzie. Taki dzisiaj intensyw dzień w pracy, podoba mi się, lubię, jak się coś dzieje, moi drodzy, w Akaristanie, nie? Towarzyszu, mam nowe szczegóły. O, słucham. Słucham. Uprowadzony to Gregory Berkow, nasz agent działający pod przykrywką w gangu Oberankowa. O nie, gang Oberankowa go wykrył, że mają snicza. Dobra, muszę go uratować. Belkow, czy... O Boże, święte, się wystraszyłem. Belkow, trzymaj się tam. Już jadę, człowieku, już jadę, spokojnie. Zaraz będę i zaraz tu zrobię porządek, ale mam porozmawiać z dyrektorem tartaku. Czekajcie, bo tu jakieś strzały słyszałem, albo mi się wydaje. Już sobie od razu wyciągnę broń. Siemano, z tobą mam pogadać? Nie, tutaj z nim. No dobra. Witaj, kiero. Słucham, o co tu chodzi? Około godziny temu podjechał tutaj ten gość, zaparkował pod lasem i stał tak przez pewien czas. Okej. Okay. Wyglądał, jakby na kogoś czekał. Gdy tylko wysiadł, nagle pojawił się czarny zawet, z którego wybiegło 3 facetów w kominiarkach. O kurde. Biedak dostał solidny łomot, a gdy już był nieprzytomny, wcisnęli go do bagażnika i odjechali na południe. Oh my god. No to będę musiał go poszukać. Przeszukaj samochód. Gdzie ten samochód jego jest? A tu, maluchem, malczanem przyjechał, tak? No dobra, sprawdzamy. No nie ma nic z przodu. Maluch ma bagażnik tutaj. Pusto jest. Chyba, że to nie o ten samochód chodzi. Nie no, chyba o ten. O, portfel. Zapytaj kierownika o Kozłowa. Czemu? O co chodzi z tym Kozłowem? Jego portfel znaleźliśmy? Czy znasz gościa o imieniu Dimitri Kozłow? Oj, Dimitri, Dimitri, pewnie znów się w coś wpakował. Pracuję tu od roku. Często wtyka w nos w nie swoje sprawy. Mhm. Gdzie jest Kozłow? Znalazłem twój portfel w aucie zaginionego. Co tam robiłeś? Głupio wyszło, myślałem, że znajdę tam coś wartościowego. Praca w tartaku daje w kość. Chciał go okraść. A ja mam rodzinę na utrzymaniu, no ładnie. Znalazłem jedynie ten notes, proszę weź go, zapomnijmy o całej sprawie. Okej. Okay. Jestem coraz bliżej poznania prawdy. Muszę sprawdzić jeszcze pozostałe tropy. Porozmawiać ze sprzedawcą narzędzi. Przeszukać magazyn w zajeździe pod pijanym niedźwiedziem. Przypytać pracowników tartaku. Zbadać ruiny w okolicy kamieniołomu. Wow. Ty, no to potężną mamy intrygę. Przeszukaj ruiny w okolicy kamieniołomu. No dobra. W ruinach jeszcze nie byliśmy, widzowie, więc coś nowego dzisiaj. Fajnie, fajnie. Cieszę się. Poliska. Jedziemy tam. Ruiny w okolicach kamieniołomu. Dobra, tutaj muszę skręcić w prawo. Krowę wiozo, świnie wiozo, knury wiozo, kurde, ile zwierząt, Jezus, ale ten policjant jest wariatem drogowym, moi drodzy. Elegancko, już się zbliżam. Jak ja mam do tych ruin wjechać? Tu jest droga, okej. Okay. Stoją jakieś typy, dobra, wysiadam. Stoją jakieś typy, widzowie, aha, tak jak myślałem. Słyszę z pleców, słyszę z pleców. Dobra, leży, kurde, mało widać, widzowie. Wow! No gościu, nie, 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 nie. Shotgunem mi tu ładuje, co za typ. Tylko nie obchodzę ich, widzowie. Granada, kurde! Wow!
Przestańcie mnie obchodzić z każdej ze stron, no. Gangusy. Z gang Oberankowa, nienawidzę Oberankowa. Policka bydlak, tak. Dobra, spokojnie. Kurde, wow. Dobra, trzeba uważać, bo oni się tak niekonwencjonalnie zachowują, te NPC-ty. O kurde, no właśnie, na przykład podbija mi tutaj pod samą twarz, nie, typ. Ile mam jeszcze ammo? Jeszcze trochę jest, za drzewem. Masakryczni oni są. Dobra, leżą. Plecy? No właśnie, tak myślałem. Dobra, chyba wyczyszczeni. Nie, jeszcze są tu. Policka bydlak, nie ma tak, dobra. Leży. Raszuje, widzowie. Tu go przetrzymują. O kurde, to jest ich symbol, tych przemytników. List Oberankowa, o kurde. Akta KGP, co jest za stówę? Sergiej, odkryliśmy, że jeden z naszych jest podwójnym agentem. Przez niego Iwan trafił wczoraj do obozu pracy. Bądź czujny, policja depcze nam po piętach. Boris Oberankow, udaj się do obozu pracy. Dobra, lecę. Proszę państwa, ależ to jest intryga. Boris Oberankow, czyli szef gangu Oberankowa, skapnął się, że coś jest nie tak. Normalnie zaczyna się robić gorąco. Pytanie, czy pod koniec gry, ciekawe, będę na przykład miał okazję go zastrzelić. To by było zarąbiste. Zobaczymy, na razie to ja, widzowie, muszę śmigać do tego obozu. Co się tu dzieje w tym obozie naszym, co? Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiejś strzelaniny. Nie, no tu jest wszystko w porządku, dobra, uff. Myślałem, że tutaj będzie jakaś akcja. Witam, witam mojego ulubionego szefa. Czy trafił ktoś wczoraj z gangu Oberankowa? A, pewnie chodzi o Iwana. Gość jest tu zaledwie parę godzin, aż zdążył pobić innego więźnia. Co jest? Znajdziesz go na dole wraz z innymi. Łysy z rudą brodą. A, to wszystko jasne. Po dobroci nie będzie chciał ze mną gadać? Zobaczymy, chłopie. Ja tu mam zdolności do przekonywania. Na dół, tu powinienem zejść? Ta, tu pewnie jest Rudy. Hej, Rudy, to ty? Z rudą brodą. Więzień. To nie on. Ej, fajnie jest to tak pochodzić, widzowie, po obozie pracy, nie? Ale porąbane w ogóle, jakie to jest państwo, widzowie, dziwne, gdzie jak coś naskrobiesz, to idziesz do obozu pracy, jak to brzmi w ogóle strasznie. Dobra, ten ziutek będzie gdzieś tutaj. Myślę, że gdzieś tu go pewnie twórcy gry umieścili z jakimś kamieniem. Weź się odwal. Ha, witam. Co ty robisz? Co się to? Mam go pierdyknąć, czy co? To chyba nie o to chodziło. No jak ja mam go, widzowie, przekonać do tego, żeby chciał ze mną rozmawiać? No jestem po raz kolejny, witam. O, może trzeba było z nim pogadać. Ty policyjny śmieciu, myślisz, że ci powiem? Prędzej zdechnę. Zmuś więźnia do gadania. Gadaj. Mam cię zabić? Baranie głupi? Zastraszyłem go? No teraz go zastraszyłem chyba. No ale nie mogę kliknąć E. Jakbym go pięścią dupnął, to go chyba nie zabiję pięścią, co? Nie mogę go dupnąć, kurde. To go przecież... Przecież go nie dziabnę, widzowie, nie? Muszę go pobić właśnie, łopatą go będę prał. O, został mnie, chłopaki już dawno zabrali go na cmentarz. No i dobra, wyjazd. Kurde, czyli co? Zabijają go tam? Może już go tak, kurde, pobili, że go chcą dojechać na cmentarzu. Samochód mi został przed obozem pracy, dziwne to jest. Szybko lecę. Dobra, jestem na cmentarzu, już działamy. O, kamera mi zgasła. Teraz już jestem z powrotem. Gdzie oni są? Oberankow, gdzie jesteście? Mi się znowu naspawnuje mnóstwo tych... Odszukaj Belowa. Gdzie on może być? Może w którejś z kapliczek? Może go zamknęli? Kurde, gdzie oni... Co oni mogli z nim zrobić? W kościele? O! Dobrze myślałem. Yo! Cześć! Już ci pomogę, tylko nie wiem jak... Jak mam wejść? O! What the heck? Ale go pobili. Znalazłem go, widzowie. Towarzyszu, jak mnie znalazłeś? Ludzie Brankura torturowali mnie tu, ale zdołałem przejąć ich broń. Mam dowody na współpracę gangu Oberankowa z krwawą pięścią. Kto to jest krwawa pięść? Poznałem nazwiska, miejsce spotkań. Jaki będzie ich kolejny ruch? O kurde. Pomóż mi wstać, chyba musimy jechać do szpitala. Kurde, chłopie, wykrwawiasz się, wariacie. Pomóż, oczywiście, że mu pomogę. No ja... Myślałem, że to już koniec. Widzowie, my tą prawą drogę wybraliśmy. Zobaczcie, Below próbuje przekazać szczegóły swojego śledztwa, ale ledwo rozumiesz jego słowa. Rana w jego brzuchu z każdą chwilą coraz bardziej krwawi. Gdy docieracie do szpitala, pełny nadziei, oddajesz go pod opiekę lekarzy.
Stanąłeś po stronie rządu, no i zarobiłem przez to dużo siana, bardzo mi się to podoba. Kolega tutaj czekał 7 godzin, widzowie, więc jeszcze go musimy szybko tutaj, że tak powiem, ogarnąć. No i to będzie koniec dniówki. Fajna misja nam się trafiła, fabularna. Dobra, pomarańczowy SLD. SLD, nie, nie pomarańczowy, czyli nie jest to przemytnik. Witam serdecznie. Szybciutko znajdziemy u pana jakiś problem, zawrócimy pana. No i będzie po sprawie. Szolek, dzień dobry. Dobrze, proszę państwa. Abis Cakir, zgadza nam się, Albis Cakir. Zamknij się tam, człowieku, py. Arsenal w rejestracji paszportu, podoba mi się to, wrzesień, tu nam się zgadza, tranzyt zwierzęta przewozi 6200 udźwig, mamy 6400, no i znalazłem, jak się mam do czegoś przypieprzyć, to się przypieprzę, spokojnie koleżko, dobrze, LL6209, ty, zgadza się, sprawdzimy list przewozowy jeszcze, kurde, wyciągnąłem tą świnię przez przypadek, kurczoki, co z tą świnią, z jaką kurde świnią, pyk, 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 ja myślałem, że to posąg jakiś, dobra, obliczymy sobie tych, te kurczaki, patrz jak elegancko stoją grzecznie, cyk, 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 tu nam się zgadza, kurczak, 5, świnia, 2, no tak, mój drogi, ale no niestety, waga pojazdu cię dyskwalifikuje, co mnie niezmiernie cieszy, że mogę bardzo szybko zakończyć twoją kontrolę, mój drogi człowieku, dobra, tutaj i tak, waga pojazdu się nie zgadza, czy to jest, moi drodzy, Ilich 57, ten pojazd też mi brzmi troszeczkę inaczej, Ilich 57, tak, to jest w sumie ten, dobra, Maksimo, wrzucaj te świnie, wracają do domu, tam skąd ich przywiało, więc mój drogi, kontrola zakończona, żegnaj. Ej, dobrze dzisiaj podrobiliśmy siana, jeszcze się policzymy, no. A ja, moi drodzy, po ciężkim dniu w pracy, po strzelaniu, ile mam ammo? Muszę ammo dokupić do kolejnego odcinka. Dup, patrzcie, co się z hukiem, proszę państwa, zakończymy dzisiejszą kontrolę, ta jest. 200, perfekcyjna kontrola. Bardzo, bardzo dobry dzień w pracy dzisiaj, widzowie. Bardzo się cieszę, że tak wyszło. Naprawdę z dołku wyszliśmy i, że tak powiem, bardzo dzisiaj na plus jesteśmy. Cieszę się niezmiernie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Moi drodzy, kończymy kontraband, zbliżamy się już do wielkiego finału, więc zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Elo!